Gospodarze, białe stroje, zaczęli z animuszem, ale swojej przewagi nie potrafili udokumentować bramką. Niewykorzystane sytuacje zemściły się w 39 minucie, kiedy to prowadzenie dla Piasta zdobył Ruben Jurado. Jednak radość gości trwała krótko. Jeszcze przed przerwą Dolkan wyrównał po główce Rafała Grzelaka. Po zmianie stron śmielej zaatakowali Gliwiczanie. Ząbkowianie skutecznie się bronili, wyprowadzając zabójcze kontry. W 60 minucie po strzale z dystansu bramkę dla miejscowych zdobył Łukasz Sierpina. 12 minut przed końcem meczu ten sam zawodnik Dolkanu popisał się podaniem, po którym do siatki trafił Damian Świerblewski. Bardzo się cieszę, bramka jest asysta, aby tak w każdym meczu było, prawda? To jest super dla zawodnika, który wychodzi od pierwszej minuty, bramka jest asysta, to jest coś cudownego. Cieszymy się, że się podnieśliśmy, bo brakowało takiego zwycięstwa, żebyśmy znowu wierzyli w siebie. Po tym zwycięstwie Dolkan oddalił się od strefy spadkowej.